Hej, z tej strony witam was Dante 1997. Nowej serii, której będę przechodził Cave Story Plus, albo na nasze polskie jaskiniowa opowieść plus. No cóż, jest to rozszerzona wersja Cave Story. No i jak dobrze pamiętacie, to kilka lat temu nagrywałem właśnie Cave Story jeszcze za czasów takiego śmiesznego głosu i ogólnie z dziwną jakością. Tak więc postanowiłem wrócić do tej gry. A jako iż od Gumby 40 czy Wielkie Dziełki otrzymałem kiedyś gifta do Cave Story Plus, może będę czytał po prostu plus na nasze, bo u nas po polsku dziwnie to brzmi, no to cóż. W każdym razie, typ opowieści. Mamy 3 sloty, no to pozostaje wybrać chyba tylko jeden. Cóż my tu mamy? Poziom trudności łatwy, najlepszy wybór dla graczy, co pierwszy raz podchodzą do tego. Oryginalny, dla graczy zaznajomionych z Cave Story. Trudny, nie zalecany dla graczy, którzy pierwszy raz stykają się z tą grą. Myślę, że easy może nie, może wybiorę po prostu oryginalny poziom trudności, bo już kiedyś grałem w Cave Story, trochę pamiętam jak się grało. Nadchodzi transmisja. Dołączanie do sieci. Zalogowano. Zaczynanie czatu. Siu. Jesteś tam? To ja! Kazuma! Jakimś cudem byłem w stanie uciec, ale się zgubiłem. Jestem w schronieniu bez niczego w środku. Jeśli czytasz to, proszę odpowiedz. Proszę? No i tak oto punkt startu. Jak widać, grafika została trochę ulepszona, chociaż nie tak od razu jak na przykład w Cave Story 3D. Jak się z tego korzystało? Aha, szoku w dół, nie szoku w górę. Chcesz zapisać? Tak, gra zapisana. Życie uzupełnione. No i chyba, no właśnie, mamy tutaj powietrze. Więc trzeba uważać, bo może łatwo się utopić. Pierwsza jaskinia. To na razie nietrudne cech, elementy zręcznościowe. No i nie mam broni, a szkoda. No ale chyba się jakoś znajdzie, prawda? Zdobyłeś kapsułkę z życiem. Maksymalne życie podniesione o 3. O, w porządku, lubię właśnie takie elementy RPG. Chociaż grafika została ulepszona, ale według mnie nie ma aż takiej znowu różnicy. Zresztą w 2D to akurat dla mnie nie ma aż tak dużego znaczenia. Niestety nie jesteśmy w stanie na razie pokonać tych nietoperzy. Ale cóż, byle się tylko nie utopić w brodziku, bo byłoby szkoda. Hermit rusznikarz. No to nic. Otworzyłeś skrzynię ze skarbem. Zdobywasz gwiazdę polarną. Nadchodzi transmisja. Szukanie Siu. Jedna Siu znaleziona. Siu! Odpowiedz mi! Szukają cię! Śpisz czy co? Twój brat jest tak samotny. Okej, wreszcie możemy strzelać, co prawda nie jest to najpotężniejsza broń w grze. Zresztą otrzymałem osiągnięcie Pea Shooter. Wiadomo, jakbym strzelał grochem. Chociaż to na groch mi nie wygląda, no ale dobra. Przede wszystkim tutaj widzę przeciwnik. A, czekasz się utopię. A szkoda zabijać kogoś takiego, ale dobra. Oczywiście nie zadają dużo obrażeń, bo byłoby trochę szkoda, jakby gracz został zabity w pierwszej jaskini. Oczywiście da się z tego co nie zginąć, no ale i tak dużo nie tracimy. Zresztą to chyba trzeba się bardziej postarać. Zresztą takie typowe zaznajomienie z grą. W porządku. Kolce ranią od boku, czy nie? Wolę nie sprawdzać. Chociaż chyba by mnie nie zabiły. No to chyba nie muszę uzupełniać na razie i zapisywać. A! Zaskoczył mnie. Sprytniejszy ode mnie, ale je szkoda mi nawet zabijać z tymi minkami, naprawdę. Dobra. A! Dałem się nabrać na drzwi. Dobra. Raz się żyje. Dawaj, Siu! Napisz coś! Gotowanie tutaj!
Wiesz, jestem tak głodny, że zjadłem kajalucha. LOL, żartowałem! Ale wiesz, jeśli będę musiał... Wioska Mimigów. Daj mi klucz. Nie ma mowy! Czy próbujesz obronić tą Siu? Ona nie jest... Ona nie jest... jakby to powiedzieć, może raczej powiem, że ona nie jest stąd. Siu jest dobrą osobą! Nie zdradzę Siu! Toroko... Następnym razem, kiedy doktor się pokaże, ktoś zostanie stąd zabrany. Jeśli nie będzie to Siu, możesz być w niebezpieczeństwie. Ale... Po prostu daj mi ten klucz! Huh? O, przepraszam bardzo. Halo, ktoś tu dostał zawału. Medyk. Co? Nie jesteś wrogiem? Myślałem, że jesteś jednym z nich. Nazywam się King. O, King z Mega Man i Base. Jestem numerem jeden w tej wiosce. Chociaż powiedziałbym, że... Mimo iż jestem numerem jeden, to naprawdę teraz nie ma znaczenia. Tylko sześciu z nas jest jeszcze w tej wiosce. Cóż... Tak naprawdę... Włączając Siu, jest nas siedmiu. Ale ona nie jest jedną z nas. Ona jest obcym, który przybył do tej wioski. Okej, macie jakąś apteczkę? Ta Toroko wykorzystała okazję i zamieszanie jej zwiała. A to nie mój problem, ale dziękuję. W porządku. No to mamy tutaj zbiornik. I rybkę. A chwila, bo ja się nie chcę udusić. Teraz będzie trochę ciężko. Dobra. Dało się chyba strzelać w górę, w dół. Co my tu mamy? Siu? O tak, Siu! A, no i trzeba zapamiętać, że w tej grze nasz bohater jakby mówił, ale my nie widzimy tego, co mówi. Taka imersja trochę, że jak musimy sami wykombinować, co byśmy powiedzieli i co on mówi. Ta urocza dziewczynka, która zawsze chowa się w domu Artura, niedawno przybyła do wioski Mimigów. Wpadła do tego zbiornika. Nie sądzę, żeby nas lubiła. Wygląda na to, że nienawidzi każdego w tej wiosce, ale jest Mimigą. Tak jak i my. Coś tu mamy, tylko żeby... Dobra. Może ja się stąd wyniosę. Niestety główny bohater nie umie pływać, tylko pełza po dnie, ale coś tam błyskało. Kurczę blade, tutaj właściwie ciężko jest wyskoczyć. No dobra. Muszę zapamiętać, że strzałka w dół. Coś tu śni. Zdobyłeś srebrny wisiorek. Czy tam medalion. No, chyba nie ma takiej dużej różnicy. Ejże, spokojnie. Wiem, że jestem dość brzydki, ale bez przesady. Oddaj klucz! Nie! Dał się drugi raz powalić w ciągu 2-3 minut, kozak. Aaaa! Toroko! Nie doceniaj mnie. Ciężko to powiedzieć po polsku, dziwnie to brzmi. Chwila, przecież on leży, ale do mnie gada. To co, w końcu odpoczywa? Okej. Okay. O, nie doceniasz mnie, o. Życie odnowione, no i super. Chcesz zapisać? Tak. Gra zapisana. Piciu. Kurczę, przestraszyłeś mnie! Siu? A, może myśli tą dziewczynę, która urzęduje w domu Artura, co? Żyje razem z Toroko. Ta dziewczyna jest naprawdę słodka. Musi szukać latających smoków. Zastanawiam się, jeśli takie w ogóle istnieją.
Smoki, które latają w niebie, po niebiosach. No dobra. Dobra, na szczycie z wysokości nic mi się nie dzieje. Dobra, jestem. Nie otworzy się. Coś ten. Musiałem sprawdzić. O, to po co ja tu wlazłem? Ty idioto! Ej no, ona mnie za chwilę zabije. Tak właśnie, czy ona mogłaby mnie zabić, jakbym tak cały czas próbował? No i co, teraz jesteś taka twarda? No, ja cię tu zostawię. To nie dla mnie. A. Pomóż mi! Nie jesteś doktorem? Ach, przepraszam za to. No to jest tak okrutną i złą osobą. Pokazuje się w wiosce i porywa mimigów. Czasem kogoś zabija. Doktor zabił mojego starszego brata. Ach! Ten wisiorek! Podniósł! Znalazłeś go dla mnie? Siu mi go dała! Ale go już nie chcę! Król się naprawdę wścieka, kiedy ja i Siu się trzymamy razem! Proszę, zachowaj to! Może nie powinienem tak czytać, ale jakoś ta mina, jakoś tak po prostu... Nie wiem! Nie mam oporów przed czytaniem tego, jakoś tak... Muszę, no! O tak! Znalazłem cię! It's no use! It's no use! Take this! Przede mną się nie schowasz. Mam nos mądrego hajera. Hajer to taki gatunek psa bodajże, nie wiem, gończy? W każdym razie wiadomo, w rzeczy samej. Tak, ma nos i mózg z psa. Misery. Misery po angielsku oznacza nieszczęście, więc cóż. Ja ją pierwszy znalazłem. Wy dwaje! Jesteście razem z doktorem! Albo... Trzymacie z doktorem! Musisz być Siu! Wspaniały doktor cię wzywa. Chodź z nami. Znaczy ze mną. Ha? Ale ja nie jestem Siu! Nie, to jak bańka. Babu Bobu. Balok. Reszta należy do ciebie. Jestem złą osobą! Mówiłam! Nie znowu. Zawsze muszę wszystko posprzątać. I to ja ją pierwszy znalazłem, nie Misery. Więc jak? Chcesz walczyć ze mną? Z tym małym... grochowym gnatem? Tak lub nie? A, powalczę, czemu nie? Zrozumiano! Oczywiście, jak na taką pierwszą walkę z bossem nie jest trudno. Przez większość czasu Balok po prostu biega. Czasem sobie podskoczy, ale też nic nie robi tym takiego. I nawet jak nas dotknie, to chyba nic nam konkretnie nie robi. Jego hitboxy są dziwne. Bo nie zajczyło, że mnie dotknął. Nie wiem, czy ten podskok rani, czy nie, ale wolę podskoczyć. Zapamiętam to! Pokonałeś Balroga! Wanna fight? Nie wiem, czy wy widzicie, jak mi osiągnięcia wyskakują? No, mogę patrzeć do góry. W ogóle on cały czas ma taki uśmieszek i to jest dziwne. Co my tu mamy? Zamknięte. Dom Artura. Ale on już nie żyje. A, dobra, z nim już gadałem. Aha, on gada to... Aha! Raczej piciu. Ha? To Roko została porwana? Teraz jedyna dziewczyna, która została całej wiosce, to Siu. Oj, nie macie ciekawego życia, to jak smefetka po prostu, no. W sensie, że na całą wioskę smefu przypada jedna smefetka. Może jeszcze zwiedzę wioskę, a później bym sprawdził.
A może z tobą na razie nie chcę gadać, sprawdzę jeszcze co jest tutaj. Cmentarz Mimigów. Obecnie zamknięte ze względu na niebezpieczeństwo. Co powiedziałeś? Toroko została porwana? To okropne! Musimy poinformować króla! Czy on właśnie na mnie pokazywał palcem? W sumie może lepiej byłoby jeszcze zwiedzić wioskę, bo nie jestem pewien, czy mnie coś nie będzie chciał zabić. Jakaś klatka. Nie wie co o tym powiedzieć. Co my tu mamy? Farma Yamashity. Nie wiem, czy to Yamashity, czy ogólnie Yamashita. No ważne, że wiadomo o co chodzi. To jest farma, na której hodujemy kwiatki. Znaczy uprawiamy kwiatki. Hodowa chyba się zwierzęta, nie wiem. Moje zadanie to... moim zadaniem jest chronić tę farmę. Dla nas, Mimigów, te kwiaty są ważnym źródłem jedzenia. No ale nie czerwone kwiaty. Słyszałem, że jeśli zjemy czerwone kwiaty, nasze ciśnienie znacznie podskoczy i umrzemy niemal natychmiast. Na szczęście na tej farmie nie uprawiamy takich złych czerwonych kwiatków. Wajer! Okej, chyba nie mam po co bawić się zaszaczem. Zdobyłeś kapsułkę z życiem. Życie podniesione o 3. No i tak by się przydało zapisać i wziąć apteczkę. Wow, to było wszystko tak ładnie zaplanowane. No dobrze. Najpierw życie, a później to. No i cóż. Myślę, że to byłoby na tyle w tym pierwszym odcinku, bo bym tak chciał trochę krótsze odcinki zrobić. W następnym, cóż, myślę, że będzie rozmowa z królem. Na pewno się coś jeszcze stanie. No a na razie to wszystko. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!